Pomorowo. Ja się nazywam Ewa Caus, jestem zastępczynią burmistrza Wadowic. Z nami jest cały szereg gości, którzy za chwilę nam się przedstawią w dość nietypowy sposób, jak pokaże nam zaraz pan Dawid Doźnikowski, jeden z pomocników pana burmistrza. Natomiast ja przede wszystkim chciałam powitać państwa, bardzo się cieszę, że państwo tak licznie przybyli, na konferencji, której temat nie jest łatwy. Przemoc w rodzinie to ani nie jest temat przyjemny, ani dobry do kawy, ani miły dla każdego z nas, ale temat wart dyskutowania, wart omawiania. I my byśmy chcieli w gminie Wadowice globalnie o tym zacząć rozmawiać. To znaczy nie rozmawiać tylko w instytucjach zainteresowanych fragmentem danego tematu, ale zacząć rozmawiać wspólnie o tym temacie. Uważamy, że w ten sposób możemy dojść do lepszych rezultatów, wypracować lepsze metody działania i na tym nam zależy. Program w tej chwili, z samego początku, będzie wyglądał tak, że oddamy, najpierw przedstawimy, każdy z nas zrobi to samodzielnie. Państwo widzicie już tutaj tą ciekawą walizeczkę i pewnie jesteście ciekawi, co jest w środku, zaraz się okaże. Potem oddamy głos jednemu z naszych gości, potem zrobimy wprowadzenie merytoryczne do tematu, potem będzie przerwa kawowa, a potem oddamy głos naszym gościom z Belgii. Zatem zaczynamy. Tak, żeby dłużej nie trzymać niepewności, że zobaczmy po prostu tutaj waliznę. Albo wyższego tutaj nie ma. To jest takie ćwiczenie, można powiedzieć, że to jest warsztatów profilaktycznych, które prowadzimy. No i chodzi o to, żeby każdy wybrał sobie jedną z tych rzeczy i żeby powiedział, dlaczego tę rzecz wybrał, a kto każdy powiedział, kim jest, czym się zajmuje, czyli żeby się zaprezentował. Dobrze, zapraszam. Proszę sobie. Come on, pika włama w te fęki. Just one thing, we should try to do anyway. Profilaktyką uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. No i wybrałem kucharzyka, bo lubię gotować, a jeszcze bardziej lubię jeść.
Natomiast jeśli chodzi o to gotowanie, to też lubię ważyć nowe idee, pomysły, nowe przepisy testować. I w środku zauważyłem, jest dynamit, znaczy no, jakaś taka rasa. No i to też charakteryzuje jakoś mój poziom energii. Także stąd taki wybór. Dziękuję. Witam bardzo serdecznie. Moje nazwisko jest Tomasz Marzze. Jestem burmistrzem Andrychowa. Dzisiaj cały dzień tak się składa, że z jednej komisji dotyczącej przemocy w rodzinie uczestniczyliśmy w Krakowie. Stamtąd wróciliśmy, że krótko wyjechać i przyjechać tutaj do Wadowic na tą drugą konferencję. I najpierw się pochwalę, jeśli Państwo pozwolicie, ponieważ właśnie teraz weszła Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. Okazało się, że działania, które są realizowane w Andrychowie, uzyskały, że tak powiem, najlepszą ocenę w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i dostaliśmy specjalną pierwszą nagrodę w województwie za te wszystkie działania właśnie prowadzone przez grupę interdyscyplinarną plus Ośrodek Pomocy Społecznej dla klinarzy. Przywieziona ta nagroda jest? To proszę pokazać, jak to wygląda, żeby nie był gołosłowny. Ja już króciutko, ale troszkę się pochwalam o to. Proszę zobaczyć. Tak wygląda nagroda przyznana przez marszałka województwa, przez kapitułę, która oceniała te nasze programy. Bardzo się cieszymy, bo to znaczy, że te zadania, które są realizowane w naszej gminie, idą w dobrym kierunku. Ale króciutko o sobie, nie wiem, aktualnie moje życie jest przesiąknięte przywilejem pieczątek i jakoś tego duchowo złapałem. To jest taki atrybut chyba urzędnika, że papież się nie liczy, pieczątki nie ma. Tyle, dziękuję bardzo. Goedemiddag, ik ben Ed Boekert, deputeerder van de provincie Oost-Vlaanderen, verantwoordelijk voor welzijnsbeleid, jeugd, ontwikkelingssamenwerking, wonen, toerisme, heel wat. Dus. Waarom heb ik plakband genomen om mij even voor te stellen? Omdat de bedoeling is van hechte samenwerkingsverbanden aan te gaan. Niet alleen tussen partners die rond dezelfde uitdaging aan de slag moeten gaan, maar ook verbinding te maken tussen gemeenschappen en van elkaar te leren. En ook plakband om na te gaan dat men niet uit elkaar blijft en ieder zijn eigen weg opgaat, maar verbonden blijft in het zoeken naar oplossingen. Dank u wel. Goedemiddag, ik ben Rieke van Dunne. Ik werk als coördinator in het Centrum van de Welzijnswerk. Ik ga jullie straks alles vertellen daarover. Ik heb een beetje hetzelfde idee gehad als onze DVD. Ik heb ook voor plakband gekozen. Maar ik heb daar heel expliciet voor gekozen, omdat wij in onze organisatie, en dat gaat dan over veel meer dan over partnergeweld en intrafamiliaal geweld, maar omdat wij in onze organisatie heel sterk terug proberen mensen met elkaar te verbinden, gezinssituaties waar het verkeerd gelopen is, terug bij elkaar brengen, bij elkaar houden, dat kan thuislozen opvangen, mensen die gekwetst zijn in het leven, mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij. En eigenlijk proberen we van al die mensen en al die doelgroepen heel sterk de klap aan te nemen. Goedemiddag, ik ben Yves Tuitscher, ik ben commissaris van politie in een redelijk kleine gemeente in België, daarnaast de provincie hoofdstad Gent. Ik ben hier vandaag in Brugge, omdat ik mijn volste collega's hier allemaal in uniform zie zitten. Dat is een heel bewuste keuze, omwille van het feit dat wij in België voor sociale aangelegenheden meestal in burger optreden. Maar ik ga dat morgen goed maken door naar hier te komen in uniform. Ik ben verantwoordelijk voor beleid en internationale veiligheid en daarbij hoort sociale politie.
sociale politie straks iets meer daarover waar zich dat situeert binnen onze politiezone. Maar intrafamiliaal geweld is daar zeker één van. Waarom hebben we een stilo gekozen? Omdat we dat alle dagen gebruiken en helaas veel te veel. Ja? Straks gaan collega's van mij het gaan over samenwerking. En ik denk dat die stilo helemaal moet verdwijnen en dat we veel meer moeten praten tegen elkaar en veel meer moeten communiceren over de grenzen heen. Goedemiddag, mijn naam is Pieter de Bakker. Ik ben advocaat en bemiddelaar in familiezaken en ik heb ook een project in de maatschappij gewerkt als maatschappelijk werker. Ik heb vandaag gekozen voor de sleutels. Waarom voor de sleutels? Omdat ik als advocaat of als bemiddelaar vaak geconfronteerd word met problemen of probleemstellingen van cliënten, van slachtoffers of van daders, van partnergeweld en voor elke oplossing, voor elk probleem een juridische oplossing moet gezocht worden. Elk stap was een sleutel, ook op elk probleem was een oplossing. Vandaar dat ik de koers heb voor de sleutels. Goedemiddag, ik ben Dries Wijkmans. Ik werk voor de provincie Limburg, een provincie in het oosten van België. Ik val in herhaling, maar ik ben als derde die voor Plakband heeft gekozen. Ik denk dat het ook wel veelzeggend is. Ik zorg in onze provincie voor de samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening. En Plakband is soms misschien ook toepasselijk om af en toe iemand zijn mond dicht te plakken, zodat ze in plaats van altijd zelf te babbelen ook eens luisteren naar wat de anderen te zeggen. Misschien dan blijf ik dan pijn staan als we het niet gebruiken. Pracuję w policji, zresztą jak widać. Myślę, że to co wybrałem to jest atrybut policji. Bardzo często dzieci to wybierają jak są w przedszkolu. Natomiast to mnie jakby nie oddaje mojej energii, to był pierwszy taki odruch. W zakresie przeciwdziałania przemocy myślę, że my jesteśmy potrzebni jako policja i czasami podejrzewam, że im wypadałoby użyć takiego atrybutu. Natomiast bardzo wiele spraw nie od razu jest przestępstwami, czy w ogóle nie jest nawet przestępstwem, tylko jest konfliktem, jest sytuacją, którą należy rozwiązywać w inny sposób. I myślę, że tutaj na tej konferencji na temat tych sposobów rozwiązywania troszeczkę jeszcze usłyszymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nazywam się Małgorzata Chrapek i jestem burmistrzem gminy Wierzch. Nim powiem, dlaczego to wybrałam, to pozwólcie na taką małą dygresję, ponieważ ja z przyjacielami z Belgii, z Gertem, z eurodeputowaniem, z Williamem, który tam gdzieś się robi zdjęcia, znamy się chyba od 14 czy 15 lat, nawiązaliśmy współpracę. I muszę Państwu powiedzieć, że ta współpraca jest bardzo owocna, ona do dzisiaj po prostu jest i owocuje bardzo dobrymi różnymi praktykami. Wiele od nich się nauczyliśmy, zobaczyliśmy jak funkcjonują, jak się pracuje z wykluczonymi społecznie, nie tylko, a teraz przechodzimy właśnie na przemoc i myślę, że jeszcze wiele innych tematów tutaj możemy poruszyć. Jestem im bardzo wdzięczna za te wszystkie lata i za te wszystkie dobre praktyki, które mieliśmy jako gmina Wierzch, możliwość zobaczenia i nauczenia się właśnie tam. Dlaczego wybrałam telefon? Pani wiceburmistrz mi podbrała żarówkę. Myślałam, że to słońce, ciepło, coś dobrego, dużo światła. Wybrałam telefon, bo wójt bez telefonu cóż jest wart po prostu. To jest takie urządzenie, które ma ze sobą na dzień i noc, świątek, piątek i niedzielę, jak to powtarzamy. To urządzenie bardzo nie lubię, zwłaszcza wśród ludzi młodych i dorosłych. Pewnie się powtórzę, ale kiedyś tam z mężem do Doliny Chochołowskich poszła przede mną para narzeczonych, chyba narzeczonych. Byli obok siebie, mąż się zdziwił, bo idą prawie półtorej godziny, nie rozmawiają ze sobą. I na końcu zadał pytanie, dlaczego wy sobie nie rozmawiacie, a my cały czas rozmawiamy. Mieli dwie komórki między sobą SMS-owali. I właśnie gdyby nie te nieszczęsne komórki, to może, wiecie, tej przemocy, gdyby te rozmowy były, to było dużo mniej. My nie mielibyśmy tych problemów z tymi rzeczami. Chociaż z
kolei ta komórka pewnie pozwoli zadzwonić pod odpowiedni numer i dzieci może z tego skorzystają. Dziękuję bardzo. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Geert de Boer en ik heb een raar voorwerp gekozen, die allemaal wel bekend was. Waarom? Ik vier vandaag, samen met andere mensen, mijn 25e verjaardag in Krakow. En ik zou zeggen, daar mag wel een glasje op gedronken worden. Ik ben er heel blij om dat we met elkaar zoveel dingen samen hebben kunnen doen. Als ik zeg 25, dan moet ik beginnen helemaal in het begin. En dan zeg ik iets over bijvoorbeeld Pashtova. Zeg ik iets, mensen die het weten, over Tadeusz Kiba. Zeg ik iets over Roche en Robs. Zeg ik iets over Jadwiga Pauli enzovoort. Maar zeg ik dan ook iets over, en dan kom ik dicht en hierbij, over Starosta, Jacek Jonczyk, met wie ik heel aangenaam heb kunnen werken, en andere mensen hier uit de bovenland, hè, die prachtig werk hebben geleverd. En ik denk hier van de dingen, en die smint heeft de tweede betekenis voor mij, dat je een fles ontkurkt om de goede dingen die erin zitten eruit te laten komen. En ik hoop dat dit de kern is van onze samenwerking over zoveel. Ik kan jullie maar alle succes wensen en mijzelf, ook waarschijnlijk, maar dat op een andere manier. Want dit is onze laatste activiteit en daar zal onmiddellijk de gedeputeerde op terugkomen. Dit is de laatste activiteit die binnen dit project door ons aan wordt voorgesteld. Ik dank u.